Cześć, witajcie w szybkim Keto Q&A. Dzisiaj w kuchni, ponieważ temat związany z gotowaniem i z jedzeniem. Dostaję nieraz pytania od Was o to, czy na diecie keto mogę bez problemu jeść keto przekąski, keto słodycze i czy to mi nie zaszkodzi pod kątem zdrowia, a niektórzy oczywiście pytają też pod kątem redukcji wagi. Także zapraszam na odcinek. Moi drodzy, nie ma badań, które by potwierdziły, że keto słodziki, mówię ogólnie słodziki, takie, które nie powinny nam podnosić glikemii, w jakikolwiek sposób szkodzą naszemu zdrowiu. Ja zazwyczaj używam w kuchni słodzików, takich jak ksylitol, który jednak ma indeks glikemiczny 10, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale to jest według mnie w większości wypieków najlepszy smak, ale bardzo dobrze też sprawdza się erytrol, tutaj już indeks glikemiczny 0 i stevia jest świetna, ale ona nie każdemu w smaku pasuje i raczej nie używamy, ja jej przynajmniej nie lubię za bardzo używać do pieczenia. Także to są trzy słodziki, których ja używam. Monk Fruit to też jest fajny słodzik, który niestety w Polsce jest średnio dostępny i mocno drogi, także jeżeli mieszkacie za granicą i macie do niego dostęp, to też jakby jak najbardziej. W ogóle o słodzikach nagrałam cały odcinek, więc nie będę o nich teraz mówić tak bardzo, ale czy takie właśnie słodycze są ok na keto? Tak, są ok, pod kilkoma warunkami. Po pierwsze pamiętaj, że mogą one być bombą kaloryczną i ja Ci zaraz dam przepis na super szybką przekąskę słodką, która nie jest bombą kaloryczną, a jednak kalorie się liczą, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to pamiętaj o tym, że zazwyczaj w tego typu słodyczach, w tego typu jedzeniu nie ma za dużo wartości odżywczych. Zaspokaja to nasze kubki smakowe, ale pod kątem zdrowego żywienia, no to tutaj witamin czy składników mineralnych nie będziemy mieć za dużo, więc na pewno nie może to być podstawą naszej diety. I też pamiętaj o tym, że można podjadać i na keto, i nie na keto, i można się objadać rzeczami i na keto, i nie na keto, i w każdym wypadku to nie będzie zdrowe. Więc to, że Ci coś nie podnosi cukru, a to też warto sprawdzić, bo niektórym niestety pewne produkty podnoszą cukier albo za duża ilość jedzenia po prostu też potrafi podnosić cukier, ale nawet jeśli Ci to nie podnosi cukru, no to jeżeli po prostu będziesz jeść to ciągle i gdzieś tam po to sięgać, to może to nie być najlepsze rozwiązanie. Pamiętając o tym, możemy rzeczywiście od czasu do czasu sobie zrobić coś zdrowego, coś słodkiego, jeżeli lubimy, co pozwoli nam na co dzień utrzymywać jednak te zdrowe nawyki, no bo wiele osób lubi na przykład do kawy sobie zjeść ciastko i jeżeli możesz to zrobić w sposób niskowęglowodanowy, to być może łatwiej Ci będzie na co dzień trzymać się jednak tego niskowęglowodanowego żywienia. I ja też tak zazwyczaj robię w moich jadłospisach, na przykład w tym najnowszym jadłospisie, który wciąż jeszcze jest w promocji Keto Zdrowo i Oszczędnie. Nie ma zbyt wielu słodkich smaków, tam są trzy posiłki: śniadanie, obiad, kolacja, raczej na wytrawnie, ale raz w tygodniu jest właśnie kawa z skyrem, albo który można sobie zamienić na jogurt z jakimiś orzechami i na przykład z niewielką ilością owoców, szczególnie jagodowych, albo jakiegoś dżemu bez cukru. I jest też jeden przepis w weekend. Oczywiście możecie sobie zrobić go kiedy chcecie, ale ja jakoś tak weekendowo mi się zazwyczaj coś na słodko kojarzy, na kokosanki. I jeżeli nie wrzucimy tam masy śmietany 36, mascarpone i tłuszczów, olejów kokosowych i tak dalej, to będzie fajna, pyszna przekąska, która nie dostarczy nam też bardzo wielu kalorii, czyli te kalorie możemy spożytkować w innych posiłkach, które dostarczą nam wartości odżywczych, witamin i tak dalej. I tak ja staram się do tego podchodzić, tak staram się pracować z moimi podopiecznymi i takie zdrowe nawyki, bo moim zdaniem to są zdrowe nawyki, budować. Oczywiście jak po prostu weźmiesz sobie jakiś deser na wypasie ze śmietany 36 z okazji swoich urodzin albo z jakiejś innej okazji raz na czas, to też się nic złego nie stanie. Ale chciałam Wam podać taki fajny tip na to, co zrobić, żeby te wypieki były jeszcze lepsze. I to, co ja robię, to w tym przepisie, który jest mega szybki, w jadłospisie na kokosanki, jest słodzik, erytrol w tym wypadku, można też użyć ksylitolu, jeśli ktoś chce, białka jaj i kokos.
I żeby to było fajne, miało fajną konsystencję i było pyszne, i żeby nie zepsuć tego przepisu, to po pierwsze, jak ubijamy białka jaja na sztywno, to bardzo polecam Ci dodać szczyptę soli, wtedy po prostu one się lepiej ubiją. A po drugie, bardzo fajna rzecz, którą możesz sobie robić, to zmielić na puder słodzik. W tym wypadku erytrol. Ja już właśnie tutaj mam puste opakowanie erytrolu, bo po prostu wsypałam je do termomiksa. I w termomiksie zmieliłam ten erytrol na puder i taki puder, tu jeszcze paruję, taki puder przesypię z powrotem do tego opakowania i właśnie zazwyczaj ja korzystam ze słodzików w formie pudru. Dzięki temu jak do ubitych już białek jaj dodamy właśnie taki puder, to dużo bardziej takie puszyste wyjdą nam te kokosanki i ten przepis naprawdę jest super. A to takie moje rady, jeżeli może macie możliwość sobie zmielić słodziki, to jest fajna sprawa. Tym bardziej, że czasem można na rynku spotkać zmielony, ale on zazwyczaj jest droższy, także no, nie ma sensu przepłacać. Czy możesz jeść słodkie keto produkty? Tak, możesz. Prawdopodobnie sobie nie zaszkodzisz. Jeżeli nie możesz schudnąć, to warto je na jakiś czas odstawić i zobaczyć, czy przypadkiem ta waga nie zacznie ruszać. To fakt. Dlatego na przykład w moim jadłospisie na keto redukcję w kursie online Schudnij na Keto nie ma słodzików, bo niektórym osobom, szczególnie z insulinoopornością, one jednak przeszkadzają, przynajmniej na początku. Ale możesz, tylko jeżeli kupujesz po prostu gotowce, to czytaj etykiety. Jeżeli sobie coś robisz, to zobacz, ile to ma kalorii i być może wybierz na przykład takie keto szybkie kokosanki dosłownie z trzech produktów, które tych kalorii nie dadzą Ci za dużo, bo mamy tylko białka, wiórki kokosowe i erytrol ze szczyptą soli, to pamiętaj. I dzięki temu jest pysznie, domowo, zdrowo, szybko i wszyscy są zadowoleni. To tyle moi drodzy, zapraszam Was do opisu filmu, tam znajdziecie linki, być może spodoba Wam się któryś z jadłospisów, który mogę Wam zaproponować. Jeśli tak, a może jeżeli już z jakiejś skorzystaliście, to będzie mi bardzo miło, jak dacie znać w opisie. A jak macie jakieś pytania do kolejnych odcinków Keto Q&A, może niedługo zrobimy jakiś dłuższy, bo już kilka takich pytań się uzbierało, więc żeby to wszystko ogarnąć, to mam w planie dłuższy odcinek, także pytajcie w komentarzach, zawsze chętnie odpowiem. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Cześć.